Witamy redaktora Donalda. Powiedz, redaktorze Donaldzie, co sądzisz o tym wszystkim? Miau. Miau. Redaktor Donald dziwiał. Redaktor Donald nie chce mówić. Będziesz mówił, redaktorze Donaldzie? Będziesz mówił? Miau. Cicho, żeby mieć cierpliwość. Powiedz, redaktorze Donaldzie, co tam ciekawego słychać? No, redaktorze Donaldzie, dlaczego jesteś taki? No, chodź tu do mnie. O, no powiedz coś. Co tak? O co o tym wszystkim myślisz? Rozgląda się. Co o tym wszystkim myślisz? No nie zachowuj się jak w takiej publicznej telewizji, no. Nie będziesz się tak zachowywał? No powiedz, nie będziesz się tak zachowywał? Redaktorze Donaldzie, no chodź tu do mnie. Chodź, usiądź. Nie, redaktorze Donaldzie. Prosimy o wypowiedź, pełną wypowiedź, w pełnym zdaniu. Proszę się do mnie nie odwracać. No powiedz, co ty myślisz o tym? No powiedz, co ci się podoba, ci się nie podoba? No, po zamachaniu ogonem, to co tam jest jeszcze? No, powiedz. Powiedz. No nie podoba ci się. Zamknęli kota, prawda? A chciałbyś wyjść? Chciałbyś wyjść? Miau. No właśnie. Nagrywa Magda, która też miauczy. Ale my chcemy dowiedzieć się od redaktora Donalda. Chodź tu, redaktorze. Redaktorze Donaldzie, proszę powiedzieć, no co jest grane? No. Ach, nie chcesz mówić? Zobacz, widzisz, to jest gęsiarka. No, co myślisz o gęsiarce? Co myślisz o gęsiarce, redaktorze Donaldzie? Jak nazwiemy ten film? Męczenie kota? Redaktor Donald nas olewa strasznie. Och. Nie ma, nigdzie nie pójdziemy. Nigdzie nie pójdziemy. Proszę tutaj wykonywać swoją pracę. Ja wiem, że jest majówka. Tak, masz rację. Mi się też to nie podoba. Nie podoba mi się to wszystko. A tobie? O Jezus. Ach ty kurde. Ale wstrętny. No dobra, nie jesteś wstrętny. Nie, już nie atakuję, nie. O co chodzi? Nie jesteś wstrętny. Redaktorze Donaldzie, nadredaktorze Donaldzie, proszę mi tu powiedzieć cokolwiek. Niczy. Kurczę ty. No co? No co? No przecież nikt cię tutaj nie trzyma. No masz rację. Mówi, że jest zły, bo musiał zmienić uczesanie dla kolegów, żeby go nie poznali na... No właśnie, jest zły, bo musiał zmienić uczesanie. No masz, zobacz, zobacz, to mikrofon. Nie chcesz mikrofonu, nie. Nie masz parcia na mikrofon. Ani na szkło, tak? No to, proszę Państwa, był komentarz, który dodał dotyczący wszystkich spraw z tutaj. Teraz redaktor rząd usiłuje otworzyć, otworzył i... No i wychodzi. Magda, przyprowadź się do redaktora Donalda raz jeszcze. Zobaczymy, co redaktor Donald zrobi. O, słyszycie Państwo? No, tutaj mam. No, chodź, chodź, redaktorze. No, jak tam, panie redaktorze? No, no pogadaj troszeczkę. No, bądź taki miły. Wypuścimy cię później. Później pójdziesz sobie tam pogadać. No, powiedz, co ty o tym myślisz? Nie wiem, co tym powiedziałeś, on wychodzi ze studia. No właśnie, redaktor Donald wychodzi ze studia, proszę Państwa. Redaktor Donald pewnie jeszcze przyjdzie. Proszę wybaczyć tam ten mały żart, ale właśnie mówię jeszcze raz, chciałem powtórzyć, jeśli ktoś wie o jakimś lokalu, mieszkaniu tanim w Warszawie, to z przyjemnością, bo redaktor Donald do 20 ma jeszcze gdzie mieszkać, potem już będzie ciężko, trzeba będzie pójść pod most i łapać jakieś różne inne rzeczy. I właśnie restrukturyzujemy to wszystko i chcielibyśmy po prostu poprosić również Państwa o pomoc. Pamiętajcie, o, tam są te numery, PayPal, różne rzeczy, ale także jakby ktoś wiedział naprawdę i mógł jakimś małym mieszkaniu, którego możemy na studio przeznaczyć i na przede wszystkim lokum dla redaktora Donalda i oczywiście nie tylko dla redaktora Donalda, bo redaktor Donald z dodatkiem też musi być, dodatek karmi redaktora Donalda. Także zaraz zobaczymy, czy przyjdzie. Dodatek, pomiocz trochę. Miau. 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 Ona miał
zakończenie przychodzi. Zobaczymy, czy dzisiaj przyjdzie. Mamy w swoim języku. Zaraz się pojawi redaktor Donald. Redaktorze Donaldzie. Oje. No, redaktor Donald przyszedł. Daj go tutaj. No, redaktor Donald przyszedł do Magdy. Zaraz będzie znowu na kanapie. No chodź, chodź Donald. Bo my się porozumiewamy w kocim języku. Chodź. Cześć Donald. Cześć, no powiedz teraz jeszcze raz. Zamknij drzwi tak, żeby on nie mógł otworzyć. No, Donald, powiedz raz jeszcze, o co w tym wszystkim chodzi. No, no powiedz, no nie chcesz mówić. Nie chcesz, nie, za. No, no trudno, poszedł sobie, nie będzie już do dyskusji z redaktorem Donaldem, jak Państwo widzicie. Ale dobrze, ale dobrze. To jest, proszę Państwa, telewizja prawdziwa. Redaktor Donald oczywiście, jak zwykle, olał to wszystko. Nie wiem, gdzie poszedł. Do publicznej, do innej takiej komercyjnej telewizji. Tam, gdzie mu więcej jeść dają po prostu. O to chodzi w tym całym dziennikarstwie. Na ogół zawodowi dziennikarze idą tam, gdzie im więcej jeść dają po prostu. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.